Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Żukowski, pracuję jako makler papierów wartościowych w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj będę miał przyjemność dla Państwa prowadzić webinary dotyczące nowego systemu transakcyjnego na GPW. Jak Państwo wiecie, w niedługim czasie dotychczas użytkowany system Warset przechodzi do spoczynku. Giełda wdraża nowy system UTP. Wiąże się to ze zmianami zarówno dla inwestorów, jak i dla domów maklerskich. Pewne zlecenia ulegają modyfikacji, pewne funkcjonalności również zostają zmodyfikowane, powstają nowe zlecenia, nowe możliwości i dzisiaj będę chciał Państwu kilka słów na ten temat powiedzieć. Przede wszystkim na początek postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego giełda podjęła się zmiany systemu. System Warset został wprowadzony już dość dawno temu i w danej chwili nasza giełda po dokonanym rozwoju potrzebuje większej wydajności, większych możliwości, większej szybkości i system UTP zapewnia te możliwości. Dla porównania tutaj przytaczając przykład giełdy, Warset przetwarzał mniej więcej około 300 zleceń na sekundę, UTP będzie przetwarzać około 20 tysięcy zleceń, więc wzrost wydajności jest dość duży i w tym momencie również znaczenie będzie miała szybkość, umiejscowienie serwerów. W tym momencie UTP wygrywa znacząco z Warsetem. Dodatkowym argumentem za systemem UTP jest włączenie polskiego rynku do sieci globalnych rynków, które również stosują ten system. Są to giełdy w Nowym Jorku, w Paryżu, w Brukseli, w Amsterdamie, w Lizbonie. I dzięki temu będzie można, zostaną stworzone dodatkowe możliwości do inwestycji dla biur, dla klientów i również narzędzia, które będą przygotowane, będą tożsame z tymi, które są wykorzystywane na innych rynkach. Dodatkowo same UTP z uwagi na swoją wydajność da możliwości nowe dla handlu algorytmicznego, jak również dla handlu z dużą częstotliwością i to jest też rozwiązanie oczekiwane zarówno przez duże instytucje, jak myślę też drobnych inwestorów. Dodatkowo ten czynnik, czyli więcej zleceń spowoduje zwiększenie płynności, umożliwił łatwiejsze, prostsze zawieranie transakcji, również dla indywidualnych inwestorów, którzy po prostu będą chcieli zawrzeć normalną transakcję jak dotychczas. Jeżeli chodzi o wstęp, to tyle. Postaram się omówić pokrótce pozostałe zagadnienia. Na początek główna zmiana, taka najbardziej odczuwalna dla przeciętnego inwestora, to jest nowy harmonogram sesji. Nowy harmonogram sesji będzie obowiązywać od sesji poniedziałkowej, czyli od 15 kwietnia. Parametry sesji ulegną skróceniu. Za chwilkę pokażę Państwu, jak to wygląda na poszczególnych rynkach. Jeżeli chodzi o rynek kasowy, czyli mówimy tu o akcjach, o obligacjach prawa poboru, otwarcie opóźni się o pół godziny. Będzie teraz rynek otwierać się o 8.30. O godzinie 9 wszystkie zebrane zlecenia z fazy przed otwarciem zostaną wykorzystane do ustalenia kursu na otwarcie, czyli od 8.30 do 9 jest faza przed otwarciem. Tutaj są przyjmowane wyłącznie zlecenia. Dalej od 9 jest faza notowań ciągłych. Kolejna różnica, o 16.50 kończy się faza notowań ciągłych, jest fixing jak dotychczas 10-minutowy i 5-minutowa dogrywka o godzinie 17.05 do godziny 17.05. Tutaj widzimy również skrócenie sesji na samym końcu. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące zawierania transakcji na poszczególnych fazach sesji, nie uległo to znaczącej zmianie, jedynie pewne modyfikacje były wprowadzone w fazie dogrywki, zostały wprowadzone przy samej fazie dogrywki. Powiem o tym w dalszej części webinara. Jeżeli chodzi o rynek terminowy, tutaj również o 8.30 już będzie można składać zlecenia, otwarcie rynku będzie o 8.45. Notowania ciągłe będą zamykać się o 16.50, natomiast fixing 16.50 do 17, ustalenie kursu na zamknięcie i dogrywka też 5-minutowa. Generalnie widać skrócenie sesji po obydwu stronach, na co należy zwrócić uwagę w poniedziałek i na kolejnych sesjach, gdyż to jest jeden z czynników, który ulega zmianie.
kolejnym kroku omówię nowe zlecenia, nowe możliwości, które daje system UTP, jak również warunki dodatkowe zleceń, które nie były spotykane i dostępne w systemie WARCET. Na początek zacznę od nowego typu zlecenia, jest to zlecenie z limitem PEG. Zlecenie to niejako naśladuje najlepszy limit po stronie kupna-sprzedaży. Czyli jeżeli byśmy chcieli kupić akcję, to możemy wystawić zlecenie PEG i nasze zlecenie będzie zawsze podążało za najlepszym limitem kupna. Będzie automatycznie przesuwane dynamicznie za tym zleceniem. Oczywiście możemy określić górny poziom, do jakiego to zlecenie będzie dążyć, tak żeby ta realizacja nie odbyła się w nieskończoności, bądź też na górnych widełkach określonych przez giełdę. I taki limit też możemy zdefiniować dodatkowo w naszym systemie transakcyjnym. Będzie dodatkowa opcja limit PEG i będzie można ją zdefiniować zarówno zleceń kupna, jak i sprzedaży. Zlecenie PEG można w ciekawy sposób zastosować na rynku, gdzie jest dość duży spread, czyli różnica pomiędzy kupnem i sprzedażą. Wtedy chcemy, żeby to nasze zlecenie było zrealizowane po jak najlepszym możliwym kursie, ale nie chcemy odpowiadać na zlecenie przeciwstawne, więc wtedy zawsze to zlecenie PEG będzie podążało za tym najlepszym zleceniem i będzie stało w pierwszej kolejce przy danym kursie, który jest złożony w innym zleceniu. Oczywiście przy każdym przesuwaniu takiego zlecenia, zlecenie PEG traci swój priorytet czasu i realizacji, czyli jakby niejako zawsze ono będzie stało w drugiej kolejności za tym zleceniem, które zostało wcześniej złożone i PEG do niego dostosowało swój limit. Pewnym ograniczeniem dla zlecenia PEG jest to, że ono wyłącznie działa w fazie notowań ciągłych. Gdyby okazało się, że na rynku doszłoby do równoważenia albo doszlibyśmy do fazy zamknięcia rynku, to takie zlecenie traci ważność. Tak samo takie zlecenia nie będą przyjmowane w tych fazach. Więc co do zasady, takie zlecenie PEG ma zastosowanie podczas jednej sesji wyłącznie w fazie notowań ciągłych. Myślę, że przykład, który tutaj Państwu pokażę, przybliży w pewien sposób metodę realizacji zlecenia PEG. Załóżmy, że arkusz w momencie wyjściowym wygląda tak, jak widzicie Państwo na slajdzie, czyli jest cena kupna 103, cena sprzedaży 105 i napływa zlecenie kupna 10 sztuk akcji PEG. Jest to zlecenie kolejne i jest określony górny poziom realizacji przesuwania tego zlecenia na 102. Powyżej tego poziomu takie zlecenie nie będzie aktualizowane. Więc zlecenie wchodzi do arkusza, jest zleceniem z limitem 102, ale nie jest przesuwane do tego limitu 103 z uwagi na to, że mamy określony górny poziom realizacji takiego zlecenia. Zlecenie oczekuje w arkuszu. Następnie napływają dwa zlecenia kupna z limitami 102 i 100. One są poniżej w arkuszu. Jak widać, zlecenie, które było złożone po zleceniu PEG, nawet jeżeli było z tym samym limitem, nie spowoduje przesunięcia czy utraty priorytetu realizacji przez zlecenie PEG. Czyli będzie dalej w kolejce za zleceniem PEG. W kolejnym kroku dochodzi do realizacji, gdyż napływa zlecenie sprzedaży 35 sztuk akcji z limitem 102. W pierwszej kolejności jest realizowane zlecenie 103, no bo to jest najwyższy limit, który jest dostępny, ale kolejnym zleceniem zrealizowanym częściowo już będzie zlecenie PEG. Czyli tu warto zwrócić uwagę na priorytet realizacji, bo normalnie zlecenie PEG, gdyby najpierw było zlecenie z limitem 102, a później byśmy złożyli zlecenie PEG przy pustym arkuszu, limit byłby wyrównany do 102 i zlecenie PEG byłoby za zleceniem z limitem 102. W takiej sytuacji zlecenie PEG, jak tu mamy przedstawioną, zlecenie PEG ma najwyższy priorytet realizacji. Arkusz po wykonaniu wyglądałby tak, jak Państwo widzicie tutaj w prezentacji. W kolejnym kroku założenie jest takie, że to zlecenie numer 5, czyli kupna 5 sztuk po 102, jest realizowane. Nie mówię o zleceniu PEG, tylko mówię o zleceniu ze standardowym limitem. W takiej sytuacji najlepszym zleceniem, najwyższym limitem kupna jest limit 100 i zlecenie PEG oczywiście traci priorytet czasu, ale jego limit ulega modyfikacji do 100. Jakby jest ustawione po pierwszej najlepszej cenie, ale jednocześnie nie jest pierwsze w kolejce. Jeżeli ten limit byłby modyfikowany w dół tego pierwszego zlecenia, które ma określony numer 4, to również zlecenie PEG byłoby modyfikowane automatycznie.
To jest zlecenie ciekawe, tak jak mówiłem Państwa, szczególnie ciekawym, przydatnym zastosowaniem jest, gdy mamy szeroki spread i nie chcemy, chcemy uniknąć sytuacji, gdy będziemy realizować naszą transakcję w środku spreadu, bądź też po przeciwstawnym zleceniu. Kolejną modyfikacją w systemie UTP zlecenia mogą mieć określone oznaczenie ważności i tutaj w UTP są dostępne nowe typy, między innymi ważne na najbliższy fixing. Do każdego zlecenia tutaj, które składamy, można dostawić taki warunek ważności. Mówię o zleceniach z limitem. I takie zlecenie ważne na najbliższy fixing będzie ważne na najbliższym otwarciu, na najbliższym zamknięciu, na najbliższym równoważeniu i tylko wtedy, czyli jeżeli to zlecenie nie będzie zrealizowane na fixingu, to automatycznie pozostała część zostanie anulowana. I co jest ciekawe, takie zlecenie będzie miało priorytet realizacji zgodnie z czasem jego przyjęcia do systemu, czyli może się zdarzyć tak, że ktoś w ciągu dnia złoży zlecenie na fixing, ono będzie podlegało realizacji dopiero na zamknięciu, ale będzie miało priorytet realizacji wyższy, wcześniejszy niż zlecenia, które będą złożone przez inwestorów już bezpośrednio na fixingu. Więc decyduje tu priorytet realizacji, priorytet czasu przyjęcia systemu do systemu transakcyjnego. Jeżeli chodzi o zlecenia ważne, najbliższy fixing, należy pamiętać o tym, że to jest najbliższy fixing, czyli również dotyczy to fazy równoważenia instrumentu. Jeżeli chcielibyśmy złożyć zlecenie dotyczące jedynie zamknięcia, jest kolejny, nowy typ oznaczenia ważności, mianowicie ważne na zamknięcie WNZ. Jest to zlecenie, które analogicznie działa jak zlecenie ważne na fixing, lecz działa wyłącznie na fazie na zamknięcie. Kolejną nowością jest zlecenie ważne do czasu i zlecenia z taką ważnością pozostają w arkuszu do czasu określonego przez nas zlecenia. Doma Kreski pozwala tutaj inwestorom określić dokładność tą co do jednej minuty. I takie zlecenie może być przyjęte wyłącznie na daną jedną sesję. Daje to możliwość realizowania pewnych strategii w określonych ramach czasowych, co pozwoli na przykład na uniknięcie realizowania zlecenia również na przykład podczas publikacji pewnych danych lub w okresach, kiedy nie chcielibyśmy, żeby nasze zlecenie było ważne. Omówiliśmy już nowe zlecenia i nowe warunki dodatkowe w systemie UTP. Teraz chciałbym kilka słów powiedzieć na temat zmian w dotychczasowych zleceniach. Myślę, że ten punkt jest równie istotny, jeśli nie bardziej, dla dotychczasowych inwestorów, gdyż zmiany w dotychczasowych zleceniach mogą powodować nieporozumienia, bądź też błędne, niezrozumiałe wykonanie transakcji, zamieszanie i podobne temu konsekwencje. Dlatego myślę, że na tym aspekcie należy skupić swoje zainteresowanie. Jeżeli chodzi o podstawowe zmiany, zacznijmy od zlecenia PCR. W obydwu systemach, czyli w Barcecie i w WTP, zlecenie PCR jest realizowane po prostu po najlepszym oczekującym limicie zlecenia po przeciwstawnej stronie arkusza, czyli odpowiadamy na zlecenie przeciwstawne. Czyli to nie ulega zmianie. Przy czym w systemie Warsztat były wyróżnione dwa typy zleceń rynkowych. Jedno zlecenie PCR, które można było składać wyłącznie w fazie notowań ciągłych. W przypadku fixingów było zlecenie rynkowe na otwarcie, tak zwane PCRO. Można je było składać w fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, podczas równoważeń. Te dwa zlecenia zostają zastąpione w systemie UTP przez jedno zlecenie PCR. Czyli w systemie UTP nie będzie już zlecenia PCRO. Pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o samą realizację, pozostają analogicznie, czyli niezrealizowana część zlecenia PCR pozostanie w arkuszu jako zlecenie z limitem równym kursowi ostatniej transakcji. Pewną modyfikacją jest to, że jeżeli zlecenie PCR zostanie złożone do pustego arkusza, czyli nie będzie żadnych zleceń przeciwstawnych i to będzie podczas notowań ciągłych, to takie zlecenie jest odrzucane. W przypadku, gdy mamy fazę przed otwarciem, następuje w takiej sytuacji zawieszenie instrumentu.
Oczywiście analogicznie jak dotychczas zlecenie TCR nie będzie mogło być składane na dogrywkę. Dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, iż w systemie UTP zlecenie PCR i PKC zostały zrównane, jeżeli chodzi o priorytet realizacji. Czyli jeżeli składamy zlecenie na otwarcie, najpierw PCR, a później PKC, to o kolejności realizacji będzie decydować czas złożenia zlecenia, a nie typ zlecenia, tak jak to by było w Wasecie. To są główne zmiany. Myślę, że one nie są aż tak bardzo istotne z punktu widzenia inwestora, ale trzeba zwrócić uwagę, szczególnie w fazach na otwarciu, żeby składać poprawne zlecenia. Jeżeli chodzi o samo zlecenie PKC, tu zmiany są dość istotne, gdyż w asecie takie zlecenie musiało być zrealizowane w całości. Jeśli nie byłoby zrealizowane, to następowało automatyczne równoważenie na rynku. A w przypadku UTP takie zlecenie może być zrealizowane częściowo, nie musi być całkowicie. Zaraz jak to wygląda, jak wygląda arkusz z takim zleceniem PKC, zaraz powiem w kilku słowach. Należy jeszcze pamiętać o zrównaniu priorytetu realizacji do zlecenia PCR. To co mówiłem, zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu na całkowitą realizację zlecenia. I sytuacja taka, w odmianie do tego, co było w systemie WASET, nie doprowadzi do zawieszenia instrumentu. Po prostu te niezrealizowane zlecenie PKC będzie oczekiwać w arkuszu na napływające zlecenia sprzedaży. Czyli teraz można się spodziewać takiej sytuacji, gdy będziemy mieli mało płynną spółkę, ktoś złoży zlecenie PKC, może być rynek otwarty, a zlecenie PKC oczekujące na przykład na kupnie, bądź też na sprzedaży, i to będzie sytuacja normalna. Transakcje w odpowiedzi na te oczekujące zlecenie PKC będą realizowane po kursie najlepszym z punktu widzenia zlecenia napływającego na rynek. Czyli giełda to dość precyzyjnie określiła, że ten kurs realizacji w przypadku oczekującego zlecenia PKC będzie równy limitowi zlecenia, które napływa na rynek, czyli tego zlecenia przeciwstawnego, albo najlepszemu limitowi w zleceniu limit po tej samej stronie, złożonego po tej samej stronie rynku, co zlecenie PKC, lub równe kursowi ostatniej transakcji. Tutaj z tych cen wybieramy największą, czyli na pewno cena, która jest określona w limicie, będzie to cena minimalna, po jakiej, znaczy zakładamy, że to by było zlecenie sprzedaży, to będzie cena minimalna, po jakiej by nastąpiła realizacja, ale mogłaby nastąpić również po kursie wyższym, gdyby któryś z tych pierwszych dwóch cen była wyższa niż limit określony w zleceniu. Może pokażę to na przykładzie, tak żeby była większa jasność. Załóżmy, że arkusz w momencie wyjściowym wygląda w sposób następujący, że mamy zlecenie PKC 1000 sztuk, drugie zlecenie kupna z limitem 500 sztuk, 99 jest to limit, kurs ostatniej transakcji to 100. I teraz to jest sytuacja, gdzie przebiegają notowania ciągłe, rynek jest otwarty i na rynek wpływa zlecenie, w odpowiedzi na to zlecenie PKC, zlecenie 300 sztuk z limitem 100. Czyli limit określony w zleceniu napływającym jest to 100, limit kurs ostatniej transakcji jest to 100, limit zlecenia oczekującego po tej samej stronie, co zlecenie PKC, jest 99, więc naturalnie zlecenie będzie realizowane po 100. W przypadku, gdy kolejne zlecenie napływa, kolejne 300 sztuk jest zrealizowane, ale z limitem 102. Takie zlecenie również będzie zrealizowane z limitem, który został określony w zleceniu, 102, gdyż kurs poprzedniej, ostatniej transakcji był to 100, limit zlecenia oczekującego najwyższego po stronie PKC 99. Kolejne zlecenie 300 sztuk z limitem 99. Takie zlecenie zostanie zrealizowane po kursie 102, gdyż w wyniku zlecenia numer 4 kurs ostatniej transakcji zmienił się na 102. Limit zlecenia jest 99, limit najlepszego zlecenia oczekującego po stronie PKC jest 99, więc z punktu widzenia sprzedającego najlepsza transakcja to jest po ostatnim kursie, czyli 102. Czyli w tej sytuacji mamy już 900 sztuk z 1000 zlecenia PKC kupni zrealizowane. Napływa kolejne zlecenie, tym razem jest to zlecenie PKC, sprzedaż 300 sztuk. W takiej sytuacji limit nie jest określony, więc realizacja następuje po wyższym z kursów, albo po kursie ostatniej transakcji, albo po kursie limitu oczekującego po tej samej stronie, co pierwsze wcześniej złożone zlecenie kupna.
widać te wartości, to jest 99 i 102. Większą wartością jest 102, więc ostatnie 100 sztuk zlecenia kupna PKC zostanie zrealizowane po kursie 102. A kolejna realizacja już nastąpi po limicie zlecenia oczekującego po stronie kupna 99. Mam nadzieję, że ten przykład przedstawił Państwu, jak może wyglądać rynek w przypadku, gdyby była mała płynność, gdyby zlecenia PKC były składane i w odpowiedzi na nie rynek wysyłałby zlecenia przeciwstawne. Kolejną zmianą jest sposób aktywacji zleceń stop loss, stop limit. Dotyczy to fazy przed otwarciem, przed zamknięciem. W przypadku Warsetu zlecenia stop biorą udział w określaniu teoretycznego kursu otwarcia i mogą być, jeżeli będzie odpowiedni kurs, aktywowane podczas jego określania i realizacja takich zleceń następuje na otwarciu, co pozwala rynkowi na odsłonięcie tych stopów i ich zrealizowanie. W przypadku UTP takie zlecenia stop nie biorą udziału w wyznaczaniu TKO oraz teoretycznego wolumenu otwarcia. Nie są aktywowane w takiej fazie, ani w fazie otwarcia, ani w fazie zamknięcia, ani w fazie równoważenia, ani też nie są realizowane podczas samego otwarcia. I aktywacja takiego zlecenia następuje dopiero po dokonaniu otwarcia, czyli jest otwarcie, znamy cenę i wtedy takie zlecenie jest przekazywane na rynek. Zlecenie jest dość analogiczne do zlecenia DDM+, które jest dostępne już od jakiegoś czasu dla naszych inwestorów w domu maklerskim BOŚ. Jeżeli chodzi o kolejne zmiany, dość istotne jest to sposób realizacji zleceń WUJ. Przede wszystkim przy otwarciu, przy Warsecie, teoretyczny wolumen otwarcia obejmował cały wolumen zlecenia z wartością ujawnianą WUJ, WTP. W fazie przed otwarciem, przed zamknięciem, teoretyczny wolumen otwarcia jest publikowany tylko i wyłącznie przy uwzględnieniu ujawnionego wolumenu zleceń WUJ. Czyli ta część ukryta nie jest tutaj publikowana i nie uda się poprzez złożenie dużego zlecenia przeciwstawnego ujawnić tej wartości. Do tej pory Warset umożliwiał złożenie i wycofanie dużego zlecenia, które określało tutaj mogło określić wielkość zlecenia, które miało wielkość ujawnianą. Dodatkowym aspektem istotnym, na który należy zwrócić uwagę, jest to minimalna wartość WUJ, czyli jest to 100 sztuk przy Warsecie, 10 sztuk przy UTP. Dotyczy to również kontraktów terminowych. Teraz może zdarzyć się już w nowym systemie taka sytuacja, że na rynku kontraktowym będą leżały same zlecenia o wartości wielkości 10 sztuk, ale to wcale nie będzie oznaczało, że tam nie będzie się kryło za tym duże zlecenie. Do tej pory taka minimalna wielkość ujawniana to było 100 sztuk, czyli te 100 sztuk oznaczało duży poziom na rynku, a 10 sztuk rzeczywiście pozwoli na dość prawne zamaskowanie rzeczywistej podaży czy popytu na rynku. Pozwolę się posłużyć przykładem, żeby omówić również takie niuanse dotyczące zleceń WUJ. To już są dość specyficzne sytuacje, które przy normalnej realizacji, przy normalnym zachowaniu rynku nie będą występować. Myślę, że w pewnych specyficznych sytuacjach może jednak dojść do podobnej realizacji, dlatego trzeba zwrócić na to uwagę. Mamy trzy zlecenia kupna po 100, po tej samej cenie, przy czym pierwsze z tych zleceń już zostało zrealizowane częściowo w 50 sztukach. Pozostałe zlecenia również mają wielkość ujawnianą 100, ale nie były realizowane. I tutaj te zlecenia były złożone w takiej kolejności, jak są pokazane w arkuszu, czyli pierwsze, drugie i trzecie. To jest ich priorytet realizacji. I teraz do arkusza napływa zlecenie sprzedaży 420 sztuk akcji z limitem 100. Kolejne zlecenie. Realizacja następuje w sposób następujący. Najpierw jest realizowane 50 sztuk po kursie 100 z tego pierwszego zlecenia numer 1. I w tym momencie cała wielkość ujawniana zostaje zrealizowana przy tym zleceniu. Zlecenie traci swój priorytet realizacji. Przechodzi realizacja do kolejnego zlecenia i po 100 sztuk jest zrealizowane z kolejnych dwóch zleceń. Te zlecenia również tracą priorytet czasu realizacji. Łącznie zostało zrealizowane już 250 sztuk, pozostało jeszcze do zrealizowania 170 sztuk. I tutaj, w takiej sytuacji, w drugiej turze realizacji danego zlecenia,
nie obowiązuje już ograniczenie transakcji do wolumenu ujawnionego, czyli te pierwsze zlecenie jest realizowane tak, jakby to było zwykłe zlecenie z limitem. Mówimy tylko o realizacji tego pojedynczego zlecenia, czyli 170 sztuk będzie zrealizowane w całości z tego pierwszego zlecenia. Po realizacji zleceń arkusz wygląda w sposób następujący, czyli przy wszystkich zleceniach wielkość ujawniana została wyrównana i zlecenia już zgodnie z swoim priorytetem realizacji oczekują w arkuszu. W kolejnym kroku chciałbym omówić pozostałe funkcjonalności, które zostały wdrożone w systemie UTP, jak również pozostałe zmiany, których nie udało się uchwycić w poprzednich punktach. Zacznę od nowych zasad dogrywki. Jak na początku przy harmonogramie wspomniałem, pewne zmiany będą dotyczyć samej fazy dogrywki. W przypadku systemu Warset transakcje w czasie dogrywki mogą być zawierane wyłącznie w sytuacji, gdy dla wybranego instrumentu został wyznaczony kurs zamknięcia w fazie na zamknięciu lub kurs fixingowy dla notowań w systemie kursu jednolitego. W przypadku UTP transakcje w fazie dogrywki mogą być zawierane nawet w przypadku braku takiego kursu. Wtedy dla celów dogrywki przyjmowany jest kurs, ostatni znany kurs transakcyjny, co spowoduje, że niezależnie od przebiegu zamknięcia i kursu, który tam jest ustalony, bądź też nie, w przypadku rozbieżnych zleceń, dogrywka również będzie przeprowadzana. Kolejne zmiany dotyczą transakcji pakietowych. Część z nich, między innymi czas, wynika z tego, że sama sesja została skrócona, więc godziny przyjmowania tych zleceń zostały również skrócone. Ważniejsza jest tutaj zmiana, jeżeli chodzi o minimalną wartość transakcji. W poprzednim systemie Warset dla WIG-u 20 było to 250 tysięcy, dla pozostałych spółek 100 tysięcy. W przypadku systemu UTP wielkość, co jest nowością, jest ustalana indywidualnie dla każdej ze spółek na podstawie obrotu za ostatnie 12 miesięcy. I ta wartość może być pomiędzy 250 tysięcy a 2 miliony złotych. 2 miliony złotych to już dla tych największych spółek giełdowych z WIG-u 20. I taką wartość, czy tabelę wartości na transakcje pakietowe giełda publikuje raz na 12 miesięcy. Teraz to wykonała w pierwszych dniach kwietnia, więc można sprawdzić, jeżeli ktoś będzie chciał realizować takie transakcje, można sprawdzić, jaka jest wielkość transakcji dla tutaj danej spółki. Kolejne zmiany dotyczą zleceń cross, są to zlecenia maklerskie przeciwstawne o tych samych parametrach, które są złożone przez tego samego członka giełdy. Zlecenia przeciwstawne, mam na myśli zlecenia kupna i sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych po tej samej cenie. Te zlecenia nie są uwzględniane w arkuszu zleceń, w sensie nie podlegają realizacji oczekującym zleceniom i mogą być złożone tylko w fazie notowań ciągłych, ewentualnie na dogrywce. Będzie to wyglądać w ten sposób, że dom maklerski dla swoich klientów będzie mógł zrealizować zlecenie, które będzie mieścić się w określonych widełkach, czyli będzie to zlecenie, kurs tego realizacji tego zlecenia musi być większy lub równy od najlepszego limitu kupna i mniejszy bądź równy od najlepszej oferty sprzedaży. Tak jak Państwo widzicie na tym przykładzie, jeżeli mamy kurs 99 i 101, kupno-sprzedaż, to realizacja takiego zlecenia cross może nastąpić w przedziale 99-101. Oczywiście musi być również zachowany przedział dla widełek dynamicznych, ale w tej sytuacji nie ma tutaj tego kłopotu. W przypadku zleceń PKC właśnie bierze się, bo nie ma tam kursu żadnego zlecenia z limitem, gdy pierwsze zlecenie jest to zlecenie PKC, wtedy bierzemy górne bądź też dolne ograniczenie dynamicznych wahań kursów. I takie zlecenie cross może być realizowane wewnątrz domu maklerskiego. Po prostu poza systemem, takim normalnym interfejsem klienckim, zazwyczaj takie zlecenia są przyjmowane telefonicznie, ale jest możliwość ich realizacji. Dodatkową nowością jest również wydzielenie nowego segmentu, tak zwanego systemu animatora rynku. Ten segment jest przeznaczony wyłącznie do notowania instrumentów, dla których będzie istniał odgórny obowiązek posiadania animatora, na przykład instrumenty strukturyzowane, waranty. I tutaj taki instrument będzie mógł mieć jednego animatora. W sytuacji, gdyby okazało się, że ten animator nie jest w stanie kwotować, następuje zawieszenie notowań i transakcje nie są zawierane. To zapewnia większe bezpieczeństwo dla inwestora w
kontekście tego, że mogłoby dojść do jakiegoś błędnego kwotowania czy pokwotowania po niekorzystnej dla inwestora cenie. Sam rynek będzie rozpoczynać notowania nieco później, bo o godzinie 9.05, czyli będzie nieco krótsza sesja, co umożliwi ewentualnie reakcję na błędy, które mogłyby się pojawić, powiedzmy brak instrumentu bazowego, brak otwarcia właśnie na tym instrumencie, mogłoby to spowodować błędne kwotowania, dlatego jest zawsze 5 minut czasu na reakcję dla animatora. Dodatkowym ciekawym aspektem przy tym rynku jest fakt, że zlecenia stop, które złożymy, takie zlecenia z limitem aktywacji, są aktywowane kwotowaniem animatora, czyli instrument jest tutaj notowanym przy jakimś określonym spreadzie i aktywacja zlecenia stop nastąpi poprzez zmianę kwotowania animatora, a nie zaś poprzez ostatnią transakcję na rynku. To jest ciekawy segment, myślę, że on będzie również w dalszych latach rozwijany przez giełdę. Chciałem Państwu podziękować za uwagę. Jednocześnie temat UTP i tych nowych zleceń jest dość rozległy, więc mogą się pojawić pytania. Na kolejnym slajdzie pokażę Państwu swój adres mailowy, gdzie będziecie mogli Państwo wysyłać jakiekolwiek pytania, które się pojawią. Warto, zachęcam również do skorzystania z działu edukacja na stronach bossa.pl, http://bossa.pl/edukacja/rynek/UTP oraz do odwiedzin stron giełdy. Tam znajdą Państwo wszystkie regulacje, również jest prezentacja z przykładami. Myślę, że warto zajrzeć i zobaczyć, co giełda proponuje w tym zakresie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Mój adres mailowy to jest lzukowski@bossa.pl. Numery kontaktowe do mnie, bądź też na infolinię 801-104-104. Tutaj Państwo na pewno poznacie wszystkie. Pracownicy infolinii rozwijają wszystkie Państwa wątpliwości w kontekście systemu UTP i nie tylko, więc zachęcam do skorzystania i dziękuję jeszcze raz za uwagę.